Cześć, witam. Jest książka, którą czytam w całości lub we fragmentach przynajmniej raz w roku. A dzieje się to wtedy, kiedy zobaczę na niebie i usłyszę gęganie gęsi i klucz frunących gęsi. Bo ta książka zaczyna się tak. Gąsior Bernikli Białolicej zbudził się nagle, bowiem nawet we śnie jego zmysły uchwyciły zmianę w zachowaniu morza. Ostatnie stado odleciało przedwczoraj w stronę fiordu w Grenlandii, żeby tam gniazdować. Jest to książka o miłości. O miłości gąsiora pochodzącego z grupy Bernikli Białolicych do gęsi, z tym, że ona pochodziła z Bernikli Kanadyjskich. Ten wybór naszego gąsiora był dla niego nieszczęśliwy, ponieważ o ile Bernikle Białolice uwielbiają morze, i ich pióra zawsze są właściwie słone, o tyle bernikle kanadyjskie uwielbiają jeziora, trzciny, szuwary i boją się morza. Nasz gąsior zakochał się więc nieszczęśliwie. Ale było to uczucie tak wielkie, że postanowił zrobić wszystko, aby być ze swoją ukochaną. Porzucił więc swoje stado, pokonał dla niej ocean, aby z nią pozostać. Ponieważ bernikle kanadyjskie i bernikle białolice są to gęsi następujące. Gęsi to szczególne ptaki i to wszystkie gęsi, ale dwa gatunki specjalnie się wyróżniają. Bernikle kanadyjskie, które żyją tutaj, i bernikle białolice w Starym Świecie mają wszystkie cechy, jakie człowiek podziwia u drugiego człowieka. Przedsiębiorczość, siłę, inteligencję, a co najbardziej godne uwagi, zdolność kochania. Gęsi łączą się ze sobą na całe życie, a gdy raz się połączą, rozłączyć je może tylko śmierć. I taką to historię opisał w swojej książce pod tytułem Odmieniec kanadyjski pisarz Fred Bodsworth. Odmieniec to jest właśnie nasz gąsior. Gąsior białolicy, który pokochał bernikle kanadyjską. Jak powiedziałam, dla niej musiał pokonać ocean. Dla niej marzu podczas zimy. Dla niej jego pióra zostały zanurzone w ropie naftowej, ponieważ przez przypadek trafił na katastrofę ekologiczną. Dla niej leciał, a do niego strzelano podczas polowania myśliwych. Tenże gąsior został zaobrączkowany obrączką należącą do biologa Uniwersytetu w Toronto. Biolog nazywał się Rory MacDonald. I Rory MacDonald, chociaż mieszkał, pracował i studiował w Toronto, pochodził tak naprawdę ze Szkocji, a dokładnie ze szkockich Hebrydów z wyspy Bar, na której zimowały bernikle białolice. Znał więc je od dzieciństwa i kiedy zauważył podczas swoich wakacyjnych wypraw tego właśnie nietypowego gąsiora, bardzo się nim zainteresował. Swoje obserwacje Rory prowadził na północy Kanady nad Zatoką Hudsona. Nad tą zatoką mieszkały nie tylko bernikle kanadyjskie, ale również mieszkały plemiona Indian kanadyjskich, plemiona zwane Cree. I właśnie te plemiona zajmowały się polowaniem na bernikle kanadyjskie, ponieważ no, to był ich podstawowy posiłek. Zimą, latem polowali też Indianie na inne zwierzęta zamieszkujące te rejony. I tam właśnie w jednym z obozów poznał Rory Kaninę, przepiękną dziewczynę Indiankę, ale nie była ona typową Indianką, która zajmowała się sprawami obozu, jeździła na polowania. Nie, Kanina była wykształcona. Ona ukończyła studia nauczycielskie, była nauczycielką, ale nikt nie chciał jej zatrudnić. Właśnie dlatego, że była inna, że pochodziła z plemiona Indian. I tak oto w książce Odmieniec śledzimy losy, równoległe losy par, które się nie dobrały. To znaczy naszego gąsiora, bernikle białolicą i jego wybrankę, bernikle kanadyjską,
oraz losy Rorego i Kaniny. Bardzo umiejętnie autor splata te losy ze sobą, po drodze opowiadając, czy pokazując, czy opisując przyrodę kanadyjską, a także przyrodę Szkocji, z której wywodził się Rory. I tu mamy trzecią niedobraną parę. Jego matka była wyjątkowa, grała na skrzypcach, była wybitną skrzypaczką i była również nauczycielką, ale podrzuciła życie w Glasgow i poślubiła ojca Rorego, prostego marynarza, rolnika. Zrobiła to w wyniku zawodu miłosnego. Przez całe życie była nieszczęśliwa, ponieważ mąż jej nie rozumiał. A więc wydaje się, że to jest bardzo prosty chwyt literacki, niedobrane pary. I co z tego wynika? Nie powiem wam, co z tego wynikło. Jak potoczyły się te trzy losy trzech par? Przeczytajcie książkę Freda Bosworta pod tytułem Odmieniec. Tym odmieńcem, jak już powiedziałam, był gąsior. Ale i będziecie się z nim identyfikować, kiedy stara się pokonać wszystkie przeszkody, żeby dotrzeć do swojej ukochanej. Będziecie też się identyfikować z Rorym i jego wątpliwościami, jego rozterkami. Będziecie się identyfikować z Kaniną, która chce nauczyć plemię Cree czytać i pisać. Chce, aby dzieci z tego plemienia mogły osiągnąć w życiu coś więcej. Będziecie się identyfikować z matką Rorego, skrzypaczką, dla której jedynymi towarzyszami życia były gęsi, bernikle, białolice, gniazdujące na szkockich Hebrydach. Książka mnie wzrusza i zachwyca. Książka mnie śmieszy i zawsze do niej wracam. Jak mówię, gęsi mają ten instynkt, że ciągną tam za swoim stadem, tam gdzie powinny właśnie w danej porze roku się znajdować, a mnie zawsze ciągnie do tej książki, kiedy zobaczę na niebie klucz gęsi. Polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.